Kochani, witam ślicznie. Dzisiaj gramy w Mafię wersja karciana, czyli taka, powiedzmy, w starym stylu Mafia, ale nie ma postaci, czyli nie jesteście obywatelem, który jest komisarzem, tylko są karty, które tutaj wujas będzie nam rozdawał. Wujas jest dzisiaj prowadzącym. No i co, możemy zaczynać? My już jakby wylosowaliśmy karty i wśród nas jest trójka mafiozów. A ja powiem tylko, że partnerem tego odcinka jest Revolut. W związku z tym osoby, które wygrają, dostają po 1000 zł. A wy pobierzcie sobie darmową aplikację Revolut z mojego linku i wtedy zgarniacie 100. I oczywiście obowiązuje regulamin. No i co? Możemy zaczynać. Zaczynajmy! Rozdam wam teraz 5 kart mocy i później podczas gry 4 osoby będą też dostawały kartę. Na pewno mnie nie wybierzesz, bo będzie, że dałeś jakąś dziewczynie. Dobra. Tomasz? Rodzinie nasz. Dam rodzinie, pewnie. No i... O, dzięki. Thank you. Wujas, patrz. Ja to tak po kolei, żeby blisko było, to daj, żeby mnie wybrać. Nie musisz nawet iść nigdzie. Dobra. Dzięki. Rozdałem wam karty, możemy zaczynać. Czy ktoś chciałby użyć swojej karty? Nie mam karty, chciałbym, ale nie mam. Ja też bym użył, ale nie mam. Kto dostał kartę? Ja dostałem kartę, mam dobrą kartę, ale ona jest zdecydowanie na później. Michał też dostał kartę i wszystkim kłamie, cicho! Że jej nie ma. Czyli coś już jest nie tak. Dobra, ja bym chciał użyć swojej karty. Okej, czy to jest karta... Spotkanie z gospodarzem. No to zapraszam. O, tak szybko? Ej, ale szczerze? Bez sensu, że on użył tej karty. W naszej grze karcianej są karty, w których idziesz na specjalne, prywatne spotkanie z gospodarzem. I to właśnie była jedna z nich. Używam tej karty dla Mai. Dobra. Mid. Let's go. Jaką kartę miałeś i co jest? A, dowiemy się rano, jak wstaniemy. No to pewnie pan rano wiesz. Się dowiemy, tak. Czyli mamy snajpera jakiegoś tam. Czy ktoś chce użyć jeszcze jakiejś karty? Jeżeli nie, to bardzo proszę, aby wszyscy zasnęli. I to jest najlepszy moment, aby przebudziła się mafia i poznała. Okej, mafiozie się poznali. Bardzo proszę, abyście wskazali osobę, której tej nocy chcecie się pozbyć. Zdecydujcie się, błagam. Okej. Wszyscy zasypiają. Bardzo proszę, aby obudzili się wszyscy. Tej nocy nie przeżył kostek. Spisek! Spisek! Ja mam 4 karty, które daję teraz kostkowi i kostek decyduje, do kogo te karty trafiają. Ja, zajawa! Dobra. To Kasia. Dobrze. To dla Michała. A to dla Patryka, tylko musisz mu powiedzieć, żeby użył teraz. Jest ukryta wiadomość zza światów. To jest karta dla ciebie, Dominik. O, co? Jak miło. To jest karta dla ciebie, Kasia. Ej, ona ma drugą, to nie fair. To jest karta dla ciebie, Michał. O. A to jest karta z przekazem dla ciebie zza światów, że zza światy liczą, że od razu jej użyjesz. I teraz zapraszam was do dyskusji. Patryk, to używasz? Mi nic nie daje w tym momencie. Mogę powiedzieć, jaką kartę możesz, dostałem? Możesz. Możecie mówić, jakie macie karty, możecie fejkować, jakie macie karty. No powiem wam tak, no nie użyję jej, bo to bardzo utrudni rozgrywkę. No a jaka karta? A nie chcę mówić, nie muszę. Słuchajcie, ja też dostałem kartę i musisz grać ze mną. W co grać z tobą? Nie możesz mnie wywalić. A ja nie mam jak cię wywalić. Ale w sensie w głosowaniu nie możesz mnie wywalić, musisz, nie możesz głosować na mnie. Dlaczego? Nie chcę ci na razie mówić, ale zaufaj mi, bo jak nie zaufasz, to muszę mówić. Ja chyba wiem, o co chodzi, jaką kartę chodzi. Jaką ma, jaką? Że jak zginiesz, to osoba po lewej stronie umiera pewnie. W takim razie, skoro ty masz taką kartę, to właśnie mafii będzie zależało, żeby cię wywalić. Nie, to w takim razie mówię o swojej karcie. Nie, nie wiem, czy mówię. Przecież już powiedziałeś. Nie. No tak, w sensie, nie. Stary, wkopałeś mnie, słuchaj. Przez ciebie jestem narażony. Ale nie. Tylko w głosowaniu. No, no to w głosowaniu mafia będzie wszystkich przekonywać, żeby jednak ciebie wywalić. Dobra, Dominik jest z mafii i wie, że freestyle jest. Oby zaraz będzie tak, uwaga, jak ktoś to powie, to on jest z mafią. Tak. O nie! Dominik jest z mafią, z Kingą i z Mają. Zgłosujmy na niego. Ktoś na pewno tak powie zaraz. Wtedy mafia wywali ciebie i mnie. Zróbmy inaczej. Po co to mówiłeś? Zróbmy inaczej. Wywalmy najpierw pizza w głosowaniu, żeby nie zginął ze mną. Mogę użyć kart? Uwaga, poczekajcie, Kasia używa karty. Ja muszę iść z gospodarzem. Dobra, spotkanie z gospodarzem. Bo ty poszedłeś na spotkanie i powiedziałeś, że czegoś się dowiemy rano. Dobrze mówi. Mieliśmy się rano dowiedzieć. Że rano coś nam przyniesie ta karta. Okłamał nas! Ale ja użyłem tylko tej karty tylko dlatego, bo się bałem, że mnie mafia wywali. I użyłeś ją na siebie? I użyłem karty lekarza na Mordo, Mai. Masz 10%, że wywali. Bzdura! 10% jest, że cię wywali. Ale czemu na Mai? Czemu na Mai w pierwszej rundzie? Randomowo, bo się bałem! Ale czemu na Mai w ogóle? Jakie... Randomowo! Bo pomyślałem, że mafia będzie chciała ją wywalić. Czemu? Nie wiem, no bo też na Maję. Ja nie wiem, o co chodzi, ale to jest mega... Ej, dobra, Olek jest z mafii na pewno. 200%. Co ty gadasz w ogóle? Nie, no popatrzcie. Co to za randomowe oskarżenia?
Ja używam dwóch naraz i poproszę tak, niepewną informację. Czyli wskaż gospodarzowi trzy podejrzane osoby, a gospodarz potajemnie poinformuje cię, czy jest z nich ktoś z mafii. Nie możesz tą informacją podzielić się z nikim, no? Mhm. I kogo chcesz stawić? Chcę wskazać Kingę, Patryka i Karola. Jest tam jedna osoba z mafii. Okej. Okay. Chciałam sobie jakieś trzy osoby, wiesz, którym będę wierzyć cały czas, ale okej. Okay. Dobra, i jeszcze używam nietykalny. Czyli użyj tej karty, informując potajemnie gospodarza o swojej nietykalności na najbliższą noc. W tej rundzie nie możesz zostać wyeliminowany. Czyli Kasia ma immunitet, w nocy nie możesz zginąć. Dobra. Kasia użyła dwóch kart spotkania z gospodarzem. Ja miałam kartę sprawdzenia trzech osób i mogę wam jedynie powiedzieć tak jak ostatnio, żebyście się sugerowali moim głosowaniem, bo czegoś się dowiedziałam. Oho, ale wie tylko trzy osoby, to i tak jest 33%. Tak, ale mogą być też na przykład w tych trzech, które sprawdziłam, trzy albo dwie osoby z mafii. Ja chcę też użyć karty. Dobrze, Olek teraz sprawdzi kartę jednego z was i dowie się, jaka jest jego tożsamość. Zarobiste. Zarobiste. Trochę wcześnie, ale git. Sprawdź Karola. Karola? Tak. Dobra. Sprawdź Karola. Okej. Okay. Czy Olek może zdradzić, co wie? Może. Mogę? Tak. No to sprawdziłem Karola i Karol jest z mafii. Co? Co? Olek może być z mafii fejkować. Dobra, teraz pytanie, komu bardziej wierzymy? Czyjej reakcji wierzymy? W takim razie ja użyłam swojej karty w ujazd. Ale dobra, ale chcemy to! Czyli teraz ja wypadam i macie jednego mafioza dalej w grze na pewno. Ale reakcja Karola była taka bardzo mocna. Ja nie umiem się zdecydować, komu wierzę. Dowiemy się? Nie, jeżeli wam będzie chciał powiedzieć, to powiem. Mam pewien plan. Karol pewnie użył teraz karty, żeby bronić siebie w tym głosowaniu, że nie może wypaść. Wypieprz Olkę, bo on może kłamać. Ogólnie możecie na mnie głosować, ale ja jestem obywatelem. Ale ja coś powiem! Ale ja głosuję na Olka w tym momencie jakby od razu, to ja mogę oddać swój głos już w ogóle. Ale myślicie, że gdybym był z mafii, to jakby słuchałbym się was, kogo mam sprawdzić jakby dzisiaj z moją kartą, mając jakby jedną kartę? Albo bo jesteście z mafii. A ja bym na przykład zaryzykował i sprawdził Olka. A kto ma kartę? Ja mam kartę. To sprawdź! Ale nie mogę teraz, podczas głosowania sprawdźmy Olka. A wiem! No to ma kartę, też że jak też ją wykorzysta, tak, to czy jak może pokaże się, że mafia. Jestem z mafii, to wtedy nie odpada, okay. A jak jestem obywatelem, to nie odpadam. Czyli wtedy zróbcie to. To jest dobra zagrywka. Ja używam karty. Jest duża nagroda, bo 1000 zł dla każdego, kto wygra, więc się naprawdę starają. A tą nagrodę mogę im zaproponować dzięki Revolutowi. Jak wiecie lub nie, jest to bank internetowy, który pomaga kontrolować każdy aspekt twoich finansów od codziennych wydatków po oszczędzanie. Ściągnijcie sobie Revoluta, jeśli jeszcze go nie macie. Jest to totalnie darmowe i rejestrując się z mojego linku w opisie zgarniacie 100, a do tego obowiązuje oczywiście regulamin. Na Revolut możecie sobie naprawdę w bardzo łatwy sposób wpłacić hajs za pomocą przelewu, Apple Paya, Google Paya czy karty bankowej. Możecie też personalizować swoją kartę, jeśli już taką macie, dodając tam jakieś emotikonki czy napis. A jeśli swoim przyjacielem, ziomalem albo dziewczyną czy chłopakiem jedziecie na wakacje albo macie jakieś wspólne wydatki, to zainteresuje was bardzo opcja konta wspólne. Dwie karty, jedno konto i wszystkim zarządzacie wspólnie. Sprawiedliwy sędzia. W trakcie najbliższego głosowania wyeliminowany może zostać tylko mafiozo. Jeżeli w głosowaniu zostanie wybrany obywatel, nie zostanie usunięty z rozgrywki. To zróbmy i vote for me! Dobra, Przemek zaczynaj głosowanie. Głosuję na Olko. Dawajcie na domino dla Beki. Marzek się złamał! Olek, masz mój głos kolejny. Ja na Olka, no. No to ja też na Olka. Ja też na Olka. Ja na Domina. Michał? Co? Na Domina. Ej, Miszek też na mnie zagłosował. Olek. Wypuścił się, panie. Ja też Olek. Okej. Okay. W tym głosowaniu Olek nie odpada. Ktoś go ochronił, a tak naprawdę to ja go ochroniłem. Proszę, aby wszyscy zasnęli. No to będzie teraz cyrk. Proszę zasnąć. Spimy. Proszę, aby obudziła się mafia. Nie ma co kłamać, moi kochani, więc wybierzmy kogoś fajnego, co? Ja bym proponował tą osobę, bo ona jest prawdopodobnie jakby oczyszczona. A no tak, no tak, no tak. No tak trzeba zrobić. Źle robisz. Przecież głosujesz ze mną, co ty chłopie gadasz? Źle robisz. Okej, okay, niech się mafia, proszę, jeszcze raz. Musicie mieć jeden głos, bo głosujecie na różne osoby. Dobra, wydupcamy tego Olka i tyle, no. Tak, jest przegłosowane, no i tyle, no. Przegłosowane, no. Okej. Okay. W takim razie budzimy się wszyscy, a ty, Olek, odegrałeś. O, ale wielka szkoda! Odegrałeś już swoją rolę, zapraszamy do świata umarłych. Ej, słuchajcie, dostałem w nocy kartę zmiany drużyny, jestem w obywatelach już. Jedno jest pewne, Karol nie wygra tysiaka. To jest jakby już za wiesz, co jest mocne? John Serry może coś teraz tę kartę, jak tam jest. Tam zdejmuj, tam, co? Mhm. Nie idzie dla mnie, czy...
Zawsze na początku rundy osoby, które w poprzednio odpadły, dają uczestnikom nowe karty. Zaufam mega mocnemu. Mega mocny. Tak? Tak jest. Ej, dobra, ale ja będę rozdawał karty, ale stąd. Proszę. Yes! Kinga? Losowy głos. Immortal. Ej, dobra. A czemu Mortal czy drugą dostał? Dziękuję, kochani. I pytanie, czy dobre jest teraz uczyć Karola, jak wiemy, że on jest z mafii? A nie musisz. Oczywiście, że tak. No nie, nie opłaca się. Człowieku. Chodzi o nie to? Nie ma sensu. Nie, trzeba od razu go wydobyć. Dobrze mówi, tak? Dobrze mówi. Czy ktoś chce użyć jakiejś karty? Tak, ja po prostu chcę tutaj robić liczby, więc używam tego. Uwaga, została użyta bardzo potężna karta, a więc jedna osoba z świata umarłych może wrócić do gry. Kto? Zagrajcie w papier kamień. 3-4. 3-4. Wyrzućmy kolejną kostkę! Na kostkę! Pamiętajcie, że Kostek też nie wie, kto jest z mafii, też zasypia w nocy. Wiem, komu dawałem jakie karty, wiem, kto co ma. Teraz możesz powiedzieć normalnie? Mogę normalnie gadać, stary, przecież Dominik ma cały czas to, że ze sobą wywala Karola, jak zostanie wyeliminowany. Po lewej stronie osobę. Ale nie użyłem tego. Tego się nie używa, to ona sama... Ona jest na stałej, on ma łatkę. Czy ktoś chce użyć jakiejś karty? Nie chce. Dobrze, to głosujemy. Na kogo głosujesz? Karol! Ja na kogo? Karol. Ja się zastanawiam, czy nie na Dominik. Nie. Dominik 1, dobra. Dobra. Jest nie, na... Karol 3. Karol. Karol 4. Zagłosujcie na Karola, ale ja zagłosuję na inną osobę, która była tak, wśród tak, tych tak, trzech, tak. Dobra? I głosuję na Kingę. I Kasia może być z mafii. W takim razie dlatego Karol nie chciał, Karol chciał, żebyśmy głosowali na Dominika, żeby później Kasia nie została wywalona razem z Dominikiem. Ma to sens. Ma to sens. Ja głosuję na... Na Maję. I mógł zdradzić trzecią osobę na wszelki wypadek. Żeby był kontent. Na kogo głosujesz? Na Karola mówię. Dobrze. Ja, Karol, mam na ciebie propozycję. Mogę użyć tej karty na tobie za 500 zł. Moim zdaniem ta karta dla ciebie teraz jest bardzo odpowiednia. To trzeba użyć. Pokaż mi. Nie, nie mogę, nie mogę ci jej pokazać. Powiedz. Nie powiem. Szepnij na łóżko. Nie, ale za 500 zł użyję jej na tobie. Ale to jest... Jak chociaż 1000 zł możesz wygrać. Jak ciemno to za 200, a jak mi pokażesz, to może i za 5. Co jest? On chroni mafię w tej chwili. Dobra. Dobra, wszystko jasne. 150 w ciemno. To nie, to nie. To głosuję na Karola. Kostek? Karol. Karol. Okej, okay, Karol, opuszczasz, nie pokazuj karty, kim byłeś i dołącz do umarłych. Wszyscy już zasypiają, umarli także. Proszę, aby przebudziła się mafia. Proszę, aby wszyscy się teraz przebudzili, ale już bez ciebie, Patryk. Tak, sądziłem. Okej, okay, czyli był obywatel. Nie podaję ręki brudnym osobom. Podaj Oliwierowi, podaj Dominikowi. Marli wskazali osoby, które mam rozdać karty. A czy jakby wiemy, kto dał komu? Bo... Nie, to jest Oliwier dla ciebie. No to jest szansa, że któraś z osób, która dostaje kartę, jest mafią, bo to Karol jest dla mógł Dominika. Dać kartę mafii. Karol... To jest dla Kingi. I dostała Kinga. I to jest dla mnie. Pamiętajcie, że ktoś mógł dostać teraz kartę rekruta i po prostu dołączyć do mafii. Oczywiście. To jest powalone. Ten zaczął się zastanawiać nad czymś. Ej, pomóżmy teraz z mafii! Głosujemy na Micha. Co? Głosujemy wszyscy na Micha. Oczywiście głosujemy na Czemu? Micha. Czemu? Ja w ogóle nie wydaje się podejrzany. Masz 20 sekund na wytłumaczenie się, proszę. Ale od czego mam się wytłumaczyć? Powiedz, jaką masz kartę. Mam kartę adwokata. Jak zagłosujecie teraz na mnie, obronię się głosujemy i nie będziecie mogli... Ale czemu chciałeś dać Karolowi? Bo chciałem zarobić pieniądze. Używasz przed głosowaniem? Ale teraz chcecie mi wywalić, nie zarobię. Używasz przed głosowaniem? Musisz... Ej, nie, stop. Muszę... Mogę w głosowaniu. Możemy w głosowaniu? No, oczywiście, że mogę. No to dawaj. Ja głosuję na ciebie. Użyć karty. Spokój, spokój. Chcę nie używać karty, tak. Dobrze, komu chcesz zabrać kartę? Nie! Ale Kinga użyła karty złodziejaszek, ukradła komuś kartę. Był adwokat i chciałem zrobić tak, żeby zrzucić wszystkie oskarżenia na Michała, żeby on się obstrał i użył tej karty i ją wykorzystał. Wtedy bym wam powiedział, że jej użył, byśmy wiedzieli, że jest chroniony i wywalili Kingę, na którą były inne podejrzenia. Nie, powiem, anulował mu tak się nie wydarzyło. No. 200 IQ, ale głosujemy na Michała. No tak, jak w tej rundzie, Michu. Bez sensu, jest obywatelem, halo. Dobra. Czy ktoś chce użyć karty jeszcze? Ja używam karty. Okej. Okay. Idzie karta. Wszyscy wiedzą, że jestem safe, więc teoretycznie jestem najbardziej zagrożoną osobą, dlatego chcę użyć tej karty, bo na trybunie umarłych siedzą dwie czyste osoby, czyli Patryk i Olek. Nikt z was się nie odzywa ani słowem, nie można dyskutować. Dyskusja przenosi się w zaświaty. Tylko ta trójka Let może się go. Odzywać. Tylko oni mogą komentować i oni podejmują decyzję, kto odpada z was. Karol, pogadajmy o finansach.
Ja głosuję na Kitę. Nie! Ale nie możesz na nią zagłosować, bo ma kartę adwokata. Ale nie użyła jej. Może użyć kartę? Nie może, bo oni już się nie mogą odzywać. Oni już nic nie mogą zrobić. Ja vote for Kinga. Jeden głos na Kingę. Ja na Oliviera. Jeden głos na Oliviera. A jak zrobię remis, to nikt nie odpada. Tak. The fuck, ale poczekaj, remis? Bo jedna rzecz mi utknęła w głowie, skoro Dominik, on miał kartę, że odpada osoba po lewo, a Kasia bardzo puszowała, żeby wywalić Dominika w rundzie, kiedy wiedzieliśmy, że Frizz na pewno jest mafią. Ja mam podejrzenie, że Kasia też może być mafią, albo Kasia, albo Kinga. Już ci tłumaczę, dlaczego. Ona była pewna, że wywalimy Karola, bo był z mafii i bała się po prostu, że jak wyleci Dominik, który uważa, że jest obywatelem, wyleci też Kasia. Tak, i stracą dwójkę obywateli. A co jeśli jest obywatelem? No, no! On jest z mafii, z Oliwierem! No, no, się nagadał ojciec. No. Kasia sprawdziła trzy osoby. Sprawdziła Kingę. Powiedziała, że tam był Karol i nie powiedziała, nie powiedziała nic o trzeciej osobie. Dlaczego? Dlaczego? Nie ma to sensu, skoro wie... Is it too late? Ja oddaję głos. Słuszne, ale ja już zagłosowałem, nie mogę zacząć głosu. Dwie osoby oddały już głos. Patryk, na kogo głosujesz? Pamiętajcie to, co mówiłem, nie? Ale dobra, Kinga. Kinga, umierasz. I zasypiamy. Gramy w mafię, obywatele są w niebezpieczeństwie i uznałem, że to będzie w sumie dobre, jak powiem wam o kilku aspektach w Revolucie, które dają bezpieczeństwo. Revolut ma świetną opcję wirtualnych, jednorazowych kart, że po prostu możecie ją użyć tylko do jednej płatności i nie martwicie się, że ktoś wam ukradnie dane. Oprócz tego możecie jednym kliknięciem w telefonie zablokować jakąś swoją kartę, żeby była bezpieczna. Powtarzam to zawsze, ale to jest naprawdę świetne, czyli wymiana walut w Revolucie. Możecie to zrobić samodzielnie w aplikacji, albo gdy używacie karty, pozwolić, by Revolut zrobił to za was, a to wszystko oczywiście przy doskonałym kursie wymiany. Cieszę się zaufaniem ponad 35 milionów ludzi nie bez powodu, bo naprawdę te funkcje bezpieczeństwa są tam kozackie. Od kontrolowania kart, włączania natychmiastowych powiadomień o płatnościach, zmieniania limitów, po autoryzację płatności albo zabezpieczenia oparte na waszej lokalizacji. I to tylko niektóre z funkcji, a to wszystko po to, żeby dbać o wasz hajs, żeby nikt wam nic nie zrobił. Mam też dla was kolejną kozacką rzecz, z której sam korzystam, czyli funkcja oszczędzania w Revolucie do 5% w złotówkach albo 2,7% w euro na wasze konto w ramach odsetek. Bardzo proszę, aby obudziła się mafia, wskazała osobę, którą chcą wyeliminować. Okej. Okay. Budzimy się wszyscy, a ty, Oliwier, wróć do swojego świata. Mafia musiała to zrobić, bo on był dobry. No tak, bo był dobry. To tutaj nie ma żadnych poszlak. Z drugiej strony i mo głupie to było. Nie, wiadomo, że jest dobry i tak, to będzie pewne, że jest obywatele dobry. Z ogłosowaniem ale tego, mafia, to co? Ale czemu mafia nie wywaliłaby w sumie kogoś, kto ma karty jakieś? Dlatego, bo z mafii jest Michu i on nie pomyślał tak, o tym. Oczywiście, że tak, jestem z mafii. Dobra, Przemek Pro jest z mafii. Kropla potu po skroniu już leci, bo leci jak zaraz 1000 zł. Ale Przemek Pro, taki teraz jesteś podejrzany, tak śmierdzi strasznie. Tylko u ciebie. Ej, nie, no tak. Michał, tak szczerze, to ty od początku jakby... Ale ja zawsze tak gram, przecież wy wiecie dobrze o tym. Teraz karty rozdawane były w ciszy, tak, żeby nikt nie wiedział, kto dał komu jaką kartę. No bo przecież ja byłem z mafii, mogliby się połapać, kto również z niej jest, jak dał mu jakąś kartę. Marli, zagłosowali, mają dla was karty. Proszę bardzo, jedna karta dla ciebie. Czy jest safe, czy nie jest safe? Może jedna być... karta dla ciebie. Jedna karta dla ciebie. I jedna karta dla ciebie. Kurno, dzięki. Marli nie wiedzą, kto komu dawał kartę. Używam karty. Spotkałem się z gospodarzem. O, let's go. Zapraszam. I co? Zostałem tu sam. I co? Wszyscy na mnie teraz będziecie naskakiwać, co? Nie, zobaczymy co Dominik. Nie, zobaczymy. Dominik używa karty, dzięki której będzie mógł sprawdzić tożsamość jednej z osób i tą informację... Nie mogę przekazać dalej. Właściwie nie możesz. Mogę? Nie ma tu napisane, że nie możesz. Że mi wtedy mogą wywalić. Czekaj, tak. Zastanawiam się nad dwoma osobami. Świeżym i Mają. Okej. Okay. Bo ich i tej dwójki nie jestem pewny i teraz daj mi skąd się zdecydować. Dobra, świeży. Okej. Okay. Świeży jest z mafii. Lecimy. Słuchajcie, mi się wydaje, że rekrut jakby wszedł w grę. Na pewno, w sensie to jest 200%. Wracam ze spotkania. Zasugerujcie się moim głosem. Użyłem karty, która ma tylko niebieski znaczek. Nie chcę zdradzać, co to było dokładnie. Ja nie znam kart, co nie wiem. Też nie. Nieważne, nieważne. Niebieski znaczek oznacza tylko to, że obywatel może to użyć. Ale możesz fejkować, nie? Mogę fejkować, ale tego nie... Słuchajcie, trafiłem, tak wam powiem. Okej. Okay. Trafiłem. Aha, zapytał, czy ta osoba jest z mafii i dostał dużo informacji, że tak. Jakby nic więcej nie może powiedzieć. Albo fejkuje. Niech głosuje. Tak. Czy ktoś chce użyć jakiejś karty? Chcę użyć jeszcze jednej karty. Używam jeszcze jednej What karty. What the fuck? Kolejna karta! Dominik użył karty, że może oddać głos na dwie różne osoby. Zarąbiste. Super! Na kogo oddajesz głosy? Pierwszy jest na świeżego, drugi jest na moje. Okay. Dobra, i teraz... Nic nie wyjaśni. I teraz tak. Wyjaśnia wszystko. Proszę państwa, no, ja powiem wam tak. No? Witam, Frizz 2! Bye bye z gry. Po pierwsze, będziecie tego żałować i to jakby... Nie będzie! Dominik, mogę się założyć z kimś z was, że będziecie żałować, jeżeli mnie wyrzucicie? Nie będzie! Ze mną się założę, o ile? Ponieważ...
Ze mną o ile? O 200 zł. Dobrze, załóż się z Dominikiem. O 200. O 200. Dziękuję bardzo. Ciebie jest... sprawdził. Powiedział taką kwotę, której jeszcze mu może nie być szkoda. Pytanie, będziecie żałować. Co oznacza żałowanie? Żalu, więcej żalu. Pytanie, czy jest, ufacie w 100% Dominikowi? Kurde, no ufamy i to jest chyba nasz problem też. No. Jeżeli ufacie, to ja nie używam tej karty, bo zostanie zmarnowana. Jeżeli ktoś nie wierzy mu, to mam kartę, która może pomóc nam Nam, czyli komu? Kto jest z tobą z mafii? Dobrze, to świeżo, na kogo ty oddajesz głos? Ja daję głos na Dominika. Dobra, no to gołąb świeży. No. Ja mogę to użyć, kiedy chcę? To? Możesz teraz, no. A ja mogę za chwilkę? Tak, możesz. Kasia? Naprawdę... Jerzy 3. To jest błąd. Nie głosuję na świeżego. Maja się zastanawiała między Dominikiem a świeżym, a teraz głosuję na świeżego. Dobra, Maja jest druga mafii, na pewno. Nie da na kogo to. Świeży. Nie da to nic. Świeży 5. Na kogo głosujesz? Świeży. Dobrze było odstrzelić mafię. Dobrze. Dołącz do umarłych. Pa, bye, pa, mafio. Chyba, że używasz jakiejś karty. Okej. Okay. Anuluję jego moc. Świeży użył karty Mściciel, czyli że zabija kogoś za siebie. Mówiłem. Ale Dominik użył anulacji. Mówiłem, że na tą kartę. Yes. Mówiłem, że na tą kartę. I tym samym Dominik wygrywa zakład o 200 zł. Tak. Brawo. Czy 200 zgarnąłem? Proszę, zasypiamy czyli wszyscy. No? Dobra. Domin, wiedź nam prym. Umarli także, zasypiają. Budzi się mafia. I mafia wskazuje teraz osobę, którą chce wyrzucić. Okej, okay, dziękuję. Budzimy się wszyscy. Kasiu, dołączasz do umarłych. Dobra, dobra. I moja jedna mafia Kasia? Została. Co mówiła Kasia? Kasia była za Kingą i za miała Kinga. Jeszcze jedną osobę, tylko nie oskarżała. Nie, ona mówiła o Michu. Kasia mówiła o Michu, ale potem zaczęła mówić na mnie. Tak. Maja, przyznaję się, sprawdziłem cię, zastanawiam się między tobą a świeżym. Rzeczywiście go sprawdziłem, rzeczywiście był z mafii. Ale kurczę, czemu zaczęłaś go bronić? Czemu bo mnie ja się zastanawiam. Nie, ona kminiła. Jak miniłam między... Czy... Gadaliśmy z Przemkiem. Czy świeży, czy ty dostaliście kartę rekruta? Tak, bo mogłeś w teorii dostać, no mogłeś dostać. W teorii dostać. Dostałem, ale zobaczyliście teraz... Teraz wierzę tobie w 100%. Ale widzisz, ja widziałam, że jesteście za świeżym, więc ja też byłam za świeżym. I teraz widzisz, dostałeś kartę, że mogłeś go sprawdzić, sprawdziłeś go, ja go zagłosowałam na niego i mamy o jedną mafię mniej. I teraz walczmy, żeby... Tak, jakby teraz miasto jest... W dobrej pozycji. Jest w polu karnym. Jeśli dobrze obstawiliśmy, została jedna mafia. Jeśli dzisiaj strzelimy... Teraz pytanie, komu podać, żeby strzelić bramkę? Sorry, Michu, jeden i drugi. Który z was? Nie, nie ufam. Szans. Maja. Co? Dlaczego zaufałeś Maja? Nie, moim zdaniem Maja jest totalnie. Widać po niej strasznie. Ale ja przed chwilą się jej spytałem i ona logicznie wytłumaczyła ona to, co logicznie chce. Wytłumaczyła. Ale ona po prostu jest w stanie... Plus, ty jedyny logicznie tłumaczysz. Plus powiedziała sama Maja, że Kasia, bo ja zapytałem tak normalnie was, kogo Kasia obstawiała, nie pamiętałem, i powiedziała, że na Micha i przyznała się jakby, że potem też na nią mówiła. No tak, mówiła na mnie Kasia. Zaczęła w ostatniej rundzie mówić na mnie. Dobra. Znaczy ja ogólnie, powiem szczerze, no ciągle ten Michu jakby, ale pamiętajcie... Czyli ja nie wiem, czemu ja tobie ufam od początku, ale po prostu ale jakoś tak mam. Dobra energia. My sobie, jakby naprawdę Michu, ja jakby totalnie Michu. Czujesz to? No czuję. Moim zdaniem mafią jest albo Maja, albo Przemek. Ale czemu? Czemu? Michał, ja nie wiem, czy ty udajesz, czy ty serio jesteś taki głupi. Sprawdzałem ich, ale oni cały czas ale są patrz, ze mną. Ty jesteś clear. Ale nie. I co, myślisz, że podpięli się do mnie, bo jestem clear? Tak! Bo teraz oni są pewni, że jesteś clear. Pozwólcie, że przerwę waszą dyskusję. Mam nadzieję, że są jakąś fajną kartę. Umarli mają dla was karty. Proszę, Maja, to jest dla ciebie. Proszę, Dominik, te dwie są dla ciebie. O. Ale już może bez rekruta, bo już długi jest odcinek. To dla ciebie. Uwaga. Dostałam ciekawą kartę i jakby może jest to dla was głupie, może nie, ale będę chciała sprawdzić, czy Dominik mówi prawdę odnośnie świeżego i teraz się dowiem, czy jesteś obywatelem. Także chciałabym się spotkać z gospodarzem. Ej, ale ty nie uważasz, że to dziwne, że ona nad ciebie mega to dziwne, użyła? W sensie, że akurat ciebie sprawdziła? Ale ona nie sprawdza mnie, ona sprawdza świeżego. Maja użyła karty wróżka spotkanie z gospodarzem. Ta karta mówi, że mogłaby sprawdzić ze zmarłych tożsamość kogoś, czy jest mafiozo, czy nie, ale nie może jej użyć. Ponieważ jest mafią, a tej karty mogą używać tylko obywatele. Więc ta karta jest nieużyta. Jest nic, czego się nie dowiesz. Miałam kartę taką, że mogłam sprawdzić jakby... Tożsamość osoby umarłej. I Dominik jest czysty. No! O kurde. Okay. Dobra. Mam kartę spotkania z gospodarzem i chcę jej użyć. Dobrze. Let's go. Po pierwsze, widzowie, Dominik dostał kartę rekruta, teraz jest w mafii. Jestem winner tej gry. Słuchajcie, dlatego że wszyscy mi ufają. Karta karczmarza. Ta karta powoduje, że w następnym dniu wskazany gracz nie może się odzywać ani głosować. Czyli wskazujesz jedną osobę, która zostanie odurzona. I niech to będzie Michu Wermulka.
Czyli Michał Bermułka nie będzie mógł w następnym głosowaniu... Nie gadać. W następnym dniu, czyli nie teraz, tak. Tylko w następnym, jeżeli przeżyje noc. Tak, nie będzie mógł gadać. I nie będzie mógł głosować. I nie będzie mógł głosować. I mój plan jest taki, że teraz wywalamy Michała Popiołka, sprawdzam w nocy, kto jest z mafii, wywalam Przemka albo Maję. Michu nie może gadać i namawiam go na wywalenie jego i tyle. Gra jest grana. Sytuacja jest taka, nie jestem pewny dwóch osób. Nie miałem karty żadnej, która teraz coś sprawdza. No. Miałem kartę wyciszenia, ale na następną grę. Tak, i użyłem go na Michał. Michu, bo ci nie ufam w 100%. Dobra. Ale i co, to jest na następną to znaczy? Rundę. Czyli nie będziesz mógł gadać. To randomowa karta, po prostu nie ufam ci w 100%. I mogę dzwonić. Bo i tak mało gada. I nie ufam jednemu albo drugiemu. I nie wiem komu, bo Maj ufa. Słuchajcie, no bo ja chciałam sprawdzić, bo ja się zastanawiałam cały czas, czy Dominik nie jest. I jakby mogę to przyznać teraz. Cały czas miałam z tyłu głowy, że Dominik może być. No tak, no była ale taka opcja. Sprawdziła. Sprawdziła. I się jeszcze podzieliła. Misiek, a ty się dalej z tym kłócisz. Czemu? Bo moim zdaniem właśnie zrobiła to odwrotną psychologię. Ona specjalnie to zrobiła. Ja chciałbym oddać już swój głos. Dobrze, na kogo? Na Micha. Sorry, Michu, ale no za dużo. Ja głosuję na Micha. Też głosuję na Michu. No to co dla siebie, nie? Nie możesz, no. Wygraliśmy? No to na Maję. Maja. Nie. Dobrze, ty umierasz i zasypiamy. Wszyscy zasypiamy. Budzi się mafia. Budzą się wszyscy, a do świata umarłych dołącza Przemek. Michu! Nie, Maji, ufam tak! Nic nie możesz powiedzieć, nic nie możesz powiedzieć. Patrz! Patrz na jego minę! Jakby on nie może się odzywać teraz. On się nie może odzywać! Wywalamy go i wygrywamy! Słuchajcie, ze względu na to, że Dominik użył wcześniej karty, w której ty, Michał, nie możesz ani głosować, ani mieć już żadnej szansy na obronę, mafia wygrała. Dostałem rekruta zawsze, z tego bym dzięki. Gratulacje, wygrywacie po tysiaku. Dzięki. Gratulacje, Maja i Domin. A wy pobierajcie Revoluta za darmo z mojego linku w opisie i zgarnijcie sobie stówę. Oczywiście obowiązuje regulamin. Nara.